vision. Witam Was serdecznie, z tej strony Harden, a to jest odcinek serii Modele RC. Odcinek dotyczący modułu OSD, czyli modułu do przesyłania telemetrii za pomocą sygnału wideo na Wasze monitorki lub na Wasze okularki. Tak, tak właśnie. Jak wiecie, bo otwierałem to bodajże w 20 żółtej kopercie, mam klona, powiedzmy wierną kopię modułu do Arducoptera, do AMP26 i ten to się nazywa Minium OSD wersja 1.1 i teraz tak, ja swojego klona kupiłem na eBayu za $8 bodajże, niecałe $8. Oryginalny, sprzedawany przez firmę 3D Roboty, na którym tak naprawdę się wzorujemy, kosztuje tych dolarów 50. Mamy 8, 50. No, ale w teorii mamy to samo, tak? Dostajemy to samo urządzenie. Urządzenie Wam zapewne pokażę w późniejszym czasie. Nie, tak. Od razu mówię, kurczę, wiecie, ci co mnie oglądają dłużej wiedzą, że nie jest to osobą, która czuje się pewna w formie prowadzenia jakichkolwiek poradników, więc proszę traktować to w formie takiego luźnego vlogaska dotyczącego właśnie tego modułu. Tu przedstawiam Wam już skonfigurowany mój panel, który dostaję z różnymi parametrami telemetrią z mojego Arducoptera, z mojego Hexacoptera. Tu zakleiłem po prostu pozycję GPS, abyście w tym momencie tego nie widzieli. Ale jak widzicie, mój heksakopter oddalił się już 17 metrów od domu. Jestem w bloku, więc dlatego jest takie przekłamanie, no ale spoko. Jak widzimy, mój heksa lata cały czas. No ale dobra, mniejsza z tym. Jak kupicie klona, jak kupiłem klona, to wszystkie te takie znaczki, tak, tu mamy kilometry na godzinę w teorii, tu mamy prędkość wznoszenia, prędkość obrotu i tak dalej, tam kąt obrotu, tu mamy przepustnicę i tak dalej, to wszystko było chińskie, tak, miałem chińskie znaczki, no i troszkę się naszukałem, żeby cały ten panel OSD skonfigurować. Tak naprawdę o tym będzie ten film, po prostu będę się wzorował na jednej stronie. Oczywiście link macie w opisie, więc jeżeli już nie chcecie słuchać mojego gadania, to zobaczcie sobie w opisie, macie link, na którym ja się wzorowałem. Na pewno są to dwa linki, bo w jednym linku jest wyjaśnione, jak ten cały panel obrobić, a w drugim jest wyjaśnione, jakbyście mieli po prostu problem z GPS-em. Ja na przykład miałem problem z GPS-em i na moim OSD nie było widać właśnie pozycji, nie było widać ilu w tym momencie satelit mój moduł korzysta. W tym momencie korzysta z 5 satelit, w tym momencie złapał 6 satelitę. No, tego nie było widać i do tego jest drugi film i drugi poradnik, tak? I trzeci link to będzie bodajże do ściągnięcia tego softu, który ja w tym momencie, z którego ja w tym momencie korzystam i z którego też pewnie Wam pokażę. Pokażę Wam na filmie, jak zrobić sobie taki własny customowy panel, bo to wszystko musicie sobie poukładać, tak? Musicie sobie poukładać, gdzie który element ma się znajdować. Możecie niektóre elementy powywalać. Ja w tym momencie sobie dużo nawrzucałem, ale myślę, że docelowo będziemy z wielu rzeczy po prostu rezygnowali. Bo dla mnie najpewniejsze na pewno jest sztuczny horyzont, czyli ta kreska, pozycja, ilość metrów od domu, prędkość i pozycja GPS i bateria. To naprawdę są trzy takie najważniejsze, cztery najważniejsze, czy tam pięć najważniejszych rzeczy. Czyli bateria, GPS, to o, jeszcze może to jest bardzo ważne. To jest w tym momencie tryb, na którym mój heksa lata, w tym momencie jest na trybie stabilizacyjnym, tak? Czyli na najprostszym po prostu trybie, bez użycia barometru i bez użycia GPS-u. No, czysty manual. No dobra. No to chyba tyle w formie takiego wstępu i zajmiemy się za chwilę podłączeniem w ogóle modułu OSD do komputera, bo to wbrew pozorom nie jest takie proste, bo potrzebujemy
kilku rzeczy. Albo potrzebujemy jakiegoś programatora, albo potrzebujemy modułu, jakiegokolwiek modułu Arduino. Ja będę wzorował się na moim oryginalnej płycie, jedyna moja oryginalna płyta, którą posiadam, Arduino Uno. Już mam przygotowane przewody. To co? To chyba tyle słowem wstępu. I tak pewnie mój słowo wstępu jest bardzo długie. Mówię, jeżeli nie chcecie słuchać, dalej oglądać tego wszystkiego, to link do poradników macie w opisie. Zawsze możecie zadawać pytania w komentarzach. Ja będę starał się, o ile będę potrafił, na te pytania odpowiadał. Nie jestem alfą i omegą, po prostu jestem zwykłym hobbystą, który w tym momencie zajął się czymś takim. Dobra, lecimy z koksem dalej. Podłączenie OSD do komputera. Wymontowałem moduł OSD, wygląda on w ten oto sposób. Tutaj mamy szynę, przewody do podpięcia do ArduCoptera. Ja ten przewód dostałem ze swoją płytką, tak? Kupując na eBayu, tego przewodu nie było, tak? Tego nie było przewodu, więc zapewne ten przewód trzeba sobie kupić osobno. Były za to przewody takie, o, takie były przewody zwykłe, tradycyjne. No dobra, jak go podłączyć? Więc tak, podpinamy go w ten oto sposób. Ja mam uziemienie podpięte w tym momencie pod oznaczenie, coś takiego, co się nazywa blink. Blink na module OSD. Tak mi działa, tak? Po prostu miałem tu, w teorii mógłbym ten kabel przepiąć pewnie w to miejsce i też by działało, tak? Ale w tym momencie musiałbym poprzepinać te wszystkie o jeden dalej, więc tak miałem w oryginalnym i tak sobie tak podpiąłem po prostu. Bo ten pin wolny to jest po prostu masa. Ten pin ma, to jest masa. No dobra, ja sobie w swoje OSD wepchnąłem taką koszulkę termokurczliwą. I teraz tak, może jeszcze tak. Jak podpiąć sygnał wideo? Ja sygnał wideo podpinam sobie, tutaj wtykam sobie kamerę. To jest przewód, który mogę sobie podpiąć do tej oto kamery, tak? Podpinamy tradycyjnie po prostu to mini USB, mikro USB podpinamy w ten sposób i mam wyprowadzone dwa przewody. Tutaj mam sygnał wideo, tutaj mogę sobie podpiąć zasilanie do ładowania baterii w kamerze, ale tego z tego nie korzystam. Niech nie ciągnie mi niepotrzebnie prądu ta kamera. I tu mamy sygnał wideo na żółtym, na czarnym mamy masę. Ja do tego wziąłem taką przejściówkę, taki wtyk, o którym nie słyszeli u mnie w sklepie elektronicznym, tak, nie słyszeli o takim wtyku, nie powiem teraz nazwy, to jest JT chyba, czy JR, gniazdo JR męskie. No, więc coś takiego mam założone i tutaj mamy z tyłu tego OSD 6 wyjść. I teraz tak, dwa pierwsze, czyli jedno po drugim, to jest, zobaczcie, to jest o dwie masy, to są dwie masy, tak, masa. Tutaj mamy sygnał wideo wejścia, tak, to jest wejście wideo z kamery, tutaj mamy wyjście do transmitera, tak, czyli górne to jest wejście sygnału wideo z kamery, a tu mamy wyjście do naszego transmitera. Tym się zajmiemy później i potem stąd leci mi już tak. Ja masę też wyciągnąłem sobie z transmitera, ja mam tutaj akurat Fatsharka. Na tym pinie mam wyciągniętą właśnie masę. Na tym pinie mam wyciągnięty, a na tym pinie wchodzi sygnał właśnie wideo z OSD i z kamery, tak, czyli ten żółty przewód i jest wysyłany już radiowo do mojego odbiornika w okularach. Włączyłem go, wyłączyłem. Dodatkowo ja jeszcze mam tutaj w tym transmiterze wyjście 5V w tym miejscu i też tu mam przygotowany przewód do 5V, ponieważ tutaj też wkładam sobie inną kamerę, tak? Inną kamerę, to nie musi być przecież ta moja kamera sportowa, to może być też inna kamera, więc aktualnie jest nieużywany, więc po prostu sobie wisi w mojej heksie, ale tu mogę sobie podjąć jakąkolwiek inną kamerę. I co jeszcze chodzi o transmitter, to jeszcze mam filtr napięcia. No i wsio, tak? To już chodzi wszystko o podpięcie z tej strony. Ja w tym momencie może tak odepnę sobie. Nie muszę odpinać. Nie, dobra, nie muszę odpinać niczego od tej strony. Zajmiemy się tą stroną, która nas interesuje.
Interesuje nas ta strona, żeby się podpiąć do programowania tego OSD, musimy się podpiąć w to miejsce, więc to sobie wypinamy. I teraz tak, polecimy wszystkie piny po kolei. Tu mam przygotowane przewody w kolorystyce takiej jak zdjęcie, które postaram się w trakcie montażu umieścić gdzieś w tym miejscu. Chyba tak, gdzieś tu w tym miejscu będzie umieszczone zdjęcie. I teraz tak, lecimy od tej strony, ja sobie to zaznaczyłem, żeby pamiętać na zawsze już, przecinając troszeczkę tego, tą koszulkę termokurczliwą. O tym zaczynam. I teraz tak, od tej strony zaczynamy od strony resetu, tak? Jak gra jest u mnie na mojej płycie, to jest sesjonalny reset. Więc tak, tu mamy masę, czyli podpinam sobie w pierwszym przewodzie, podpinam sobie masę. I później mamy tak, szynę na transmit, na OSD. I to są sobie takie same kolorystyka, mamy żółty i pomarańczowy. I to jest tak, żółty to jest TX, pomarańczowy to jest RX, następnie mamy VCC, czyli 5V i ostatni mamy przycisk Reset? Nie, zwykłe GND. No i poszło zwykłe GND. Aha, widzę, że na tym obrazku troszeczkę inaczej, więc ten zamienimy z tym, bo to jest Reset. A to jest masa. Dobra, czyli mamy w ten sposób, czyli tu mamy jednak reset, tak, gdzie mamy masę na tym, na OSD, czyli tu jest reset, potem mamy szynę TX, RX, VCC i masa. Dobra, i teraz tak, patrząc się na nasze Arduino Uno, pin zerowy i pierwszy. Jeżeli tak mamy, tu mamy w takim razie RX, TX, po prostu podpinamy na odwrót, tak, podpinamy na odwrót niż tutaj. Podpinam odwrót, ale dobra, tego nie będę wam wyjaśniać, to macie wszystko już na rysunku. A tutaj mamy masę, 5V i reset, tak? I wtedy łączymy sobie już te przewody ze sobą, czyli czerwony do czerwonego, zielony do zielonego. I w tym momencie mamy już podpięte nasz moduł OSD do programatora, ponieważ wykorzystujemy w tym momencie Arduino jako po prostu programator. I zaraz przechodzimy się do komputera i wszystko wam już na komputerze wyjaśnię, co trzeba zrobić, aby wykryć i zaprogramować ten moduł OSD. No dobra, no i zajmiemy się teraz tym, co mamy zrobić na komputerze. Pierwsze co, odpalamy sobie poradnik. Tutaj jest link do tego poradnika, pewnie macie go w opisie. Tu jest wpisane, w jaki sposób podpiąć właśnie nasze OSD do Arduino. Nas głównie teraz interesuje. Tutaj mamy różnego rodzaju firmware'y do naszego minimum USD. To jest ten prawdopodobnie oryginalny. Tu jest jakiś OSD Extra. Ja używam tego. Ten jest w ogóle dość trudny. Wpisany w czystym Arduino, tak? Czyli podpinamy go jako Arduino IDE i Arduino ustawiamy jako w tryb IDE i wysyłamy to w formie takiego programu nieskompilowanego na nasze OSD. A tu mamy w formie takiego wizarda. My się skupimy na takim wizardzie. Wchodzimy na minimum OSD, następnie downloads i ściągamy sobie tą wersję, jako tą wersję ściągnąłem. A tak się prezentuje sam oto program. To może tak, odpalimy programik, po ściągnięciu, rozpakowaniu otwieramy OSD config i teraz tak, wybieramy port, na którym nasze Arduino się połączyło, ja sprawdzam, czy zostało połączenie nawiązane, dajemy read, widzimy, że się połączyło, troszkę danych nam się pozmieniało, mamy nazwę hex, typ modelu i możemy panele sobie, możemy wybierać różne panele, mamy dwa panele do wyboru, ja wybrałem panel jako pierwszy, to jest mój panel domyślny i takie różne inne ustawienia, jak widzimy, proste angielskie. Dobra, wejdźmy do panelu pierwszego, odczytajmy nasz panel, możemy sobie nasz panel odczytać, ale możemy też sobie zapisywać go na komputerze i po prostu wgrywać z komputera, tak? Ok, tu mamy różnego rodzaju parametry, telemetry, które możemy sobie na nasz panel dodać. Mówię, ja skupię się tylko na tych kilku moich najbardziej istotnych, czyli odległość od domu, ostrzeżenia, horyzont, czas lotu, satelity, tryb, prędkość.
i bateria, tak, w sumie i jeszcze położenie. No, no, no troszeczkę tego jest, nie, więc musimy troszeczkę tego zagospodarować miejsce na naszym polu, tak, no to jest dość małe, wbrew pozorom dość małe. Tutaj mówię, tu ja też nie wiem, która opcja czego służył, korzystałem z Google Translatora, sobie jakoś tłumaczyłem to i starałem się zrozumieć, co jest do czego, tak naprawdę dowiemy się dopiero w trakcie lotów, tak? Okej, okay. Jedna bardzo ważna rzecz, o której wspominałem już wcześniej, ja w swoim OSD miałem chińskie znaczki, tak? Cyfry były cyframi, ale wszystkie inne oznaczenia, na przykład tu mamy, nie wiem, GS, TE, mody, dom, te strzałki, to wszystko było chińskie znaczki, tak? Ja mój moduł po prostu miał wgrane tablicę znaków chińską. Jeżeli chcemy wgrać wersję angielską, taką jak tu widzimy, strzałki, nie strzałki, musimy zrobić bardzo ważną rzecz, tak? Bardzo ważną rzecz. Musimy wybrać następujące opcje. Wejść w opcje i update char set. I w tym momencie bierzemy sobie ten, który został przygotowany przez twórcę tej aplikacji. Pstryk, otwórz i wysyłamy na ten, na nasz OSD i mamy tak, jak to widzimy tu w tym momencie. Widzimy tylko jeszcze inne opcje, możemy jakieś sobie zrobić customowe i tak dalej, opcje jakieś są inne. No, więc jeżeli chcemy mieć chińskich znaczków, klikamy tu i dajemy to. Tak, i nie mamy chińskich znaczków. Jak widzimy, sama aplikacja jest bardzo prosta i na tym mi głównie zależało, dlatego też nie stosowałem tego, co pokazałem wam wcześniej, tak, czyli już tego okna wracam, tego, tak, tego w RAS OSD, ponieważ tam mamy czyste Arduino i tego jest bardzo dużo, to jest program prościutki, ten program składa się z wielu bibliotek, więc żeby to skonfigurować, naprawdę trzeba w tym siedzieć, ja niestety jestem laikiem, więc wybrałem coś prostego i ten Minium OSD Extra wydaje mi się bardzo dla mnie dobre. To ArduCam, aplikacja jest podobna do tego, więc w sumie nie widzę dużej różnicy między nimi, ale jednak widać jakaś widać jest. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o sam ten właśnie program do konfiguracji panelu naszego OSD. Pamiętajcie, że wybrać port, na którym się znajduje Arduino. A jeszcze jedna ważna rzecz, no ja oczywiście laik, o tym zapomniałem. I w momencie przejścia między stołem a komputerem odpiął mi się moduł kabelek VCC, tak, do między Arduino a OSD. No i zrobiłem to w momencie, kiedy był podpięty Arduino do portu USB. I się dziwiłem, czemu to nie wykrywa. Musimy podpiąć cały mechanizm i dopiero odpalić Arduino. No, no właśnie. Idiota. Dobra, ok, jeszcze jedna taka ważna rzecz, tak jak wam wspominałem, ja w momencie, kiedy zrobiłem to wszystko tak jak teraz do tej pory, dalej nie widziałem GPS-a, nie widziałem sygnału z GPS-a, w ogóle pisało, że GPS no fix, kurde, no wkurzyłem się, już naprawdę nawet próbowałem wgrać nowego softa do mego GPS-a, tak, z uCentral, bo to jest UBox, coś takiego. Nawet wgrałem, to i tak to nic nie pomogło, więc soft był dobry. Okazało się, że trzeba pobawić się w konfiguracji Mission Planera naszego Ardu Pilota, Ardu Coptera. Tak. No tak to wygląda, ten kto ma to wie. I teraz tak, posłuchajcie mnie. Musicie wejść po prostu w config tuning full parameter list i ustawić tak jak tu jest. Wbrew pozorom chyba najważniejsze jest to prędkość przesyłania danych. Tak, jeżeli to ustawicie w serial 1 baud na 19, to odpowiada to właśnie 19200, ale musicie jeszcze jedną rzecz sprawdzić. Musicie sprawdzić, czy w config tuning standard parameters telemetry baud rate jest tak samo jak to ustawiliście wcześniej. Tak, i w sumie tak samo ustawiłem, teraz też parametry ustawiłem, ale wydaje mi się, że chyba to jest najbardziej istotne i temu dane z telemetrii nie były przesyłane odpowiednio do mego SD. No, tak mi się po prostu wydaje, że to był ten błąd. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, czy mi się źle wydaje, ale wiem, że ta strona mi pomogła i mój GPS zaczął w końcu działać, bo do tej pory
wykrywało mi, że mam, nie wiem, zero satelit, tak? Że mam zero satelit, że w ogóle mojej pozycji nie podawało, niczego nie podawało, więc no sorry. No taki mamy klimat. No i to chyba tyle, że chodzi o zabawę na komputerze. Jak widzicie, no naprawdę trzeba było znaleźć tylko dobry poradnik i poszło to do przodu, tak? A ja zmarnowałem bodajże dwa dni na szukanie, kiedy zacząłem się to wziąć, a tak do tej pory latałem po prostu bez GPS-a. W sumie GPS był, tylko nie potrafiłem go skonfigurować. Pamiętajcie jeszcze, żeby przy tym arduino skonfigurować odpowiednio tryb powrotu do domu, tak? Czyli w ogóle jak się ma zachowywać nasz heksa w trakcie powrotu i też jak się ma zachowywać nasza heksa w trakcie latania z GPS-a. To też trzeba skonfigurować, nie wiem czy ten filmik nagrywać czy nie nagrywać, ale też z tym jest trochę zabawy. Troszkę trzeba poszukać tych poradników i wytłumaczyć sobie co, które parametry w tym full parameter list oznaczają. Tak, to też jest bardzo ważne, to jest masa parametrów, więc pamiętajcie też, że w tym możecie sobie zapisywać kopie jakby co u swoich ustawień, więc nie róbcie wszystkiego na pałę, co jakiś czas zapisujcie, jakby się trzeba do którejś tam kopii zapasowej wrócić, ja tak robię, zwyczajnie w ogóle z programowania. Trzeba robić dużo kopii zapasowych, żeby jakby coś było nie tak, żeby można było cofnąć się do kilku kroków, a nie zaczynać całą konfigurację od zera. Dobra, tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do komentowania, dania łapki w górę, polecenia kanału swoim znajomym i życzę Tobie miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzisz. I do następnego razu. Trzymaj się ciepło. Cześć.